Marcin Hakiel nie wytrzymał, przerwał milczenie. Chodzi o Dagmarę Kazimierską. Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel, wbrew wszelkiej logice, powoli stają się faworytami 14. edycji Tańca z Gwiazdami. Celebrytka, delikatnie mówiąc, nie zachwyca swoimi tanecznymi umiejętnościami, ale bez większych problemów awansuje do kolejnych odcinków. Ostatnio jednak ich udział w programie stał się przedmiotem głośnej afery. Tancerz postanowił zabrać głos w tej sprawie. Marcin Hakiel i Dagmara Kazimierska wciąż w Tańcu z Gwiazdami. Ludzie nie mogą się nadziwić. Dagmara Kazimierska, ku zaskoczeniu wszystkich, co tydzień przechodzi do kolejnego odcinka, a w ostatni weekend wyeliminowała przy tym jednego z faworytów do zdobycia kryształowej kuli. Nic dziwnego, że widzowie, którzy oglądają program ze względu na skomplikowane choreografie gwiazd, powoli zaczynają mieć tego dosyć. W siódmym odcinku programu Taniec z Gwiazdami widzowie mieli okazję zobaczyć Dagmarę Kazimierską na parkiecie dwukrotnie. Za Quickstepa i Brooklyn Jazz otrzymała wyjątkowo niskie oceny, zgarniając łącznie zaledwie 23 punkty. Jej drugi taniec oceniono na rekordowo niskie 7 punktów i tym samym celebrytka przeszła do historii programu z najgorszym tańcem w historii. Iwona Pawlowicz nie gryzła się w język, oceniając umiejętności taneczne celebrytki. Dla mnie to się robi męczące. Tanecznie, to jest 90% technika, 10% charyzmy. Ten program zawsze mnie zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda, bo wszyscy tancerze po takim półmetku tańczą lepiej, ale są też takie cuda, że niektórzy tańczą gorzej. Moim zdaniem to już nie jest nawet chodzenie z gwiazdami, to jest stanie z gwiazdami, oceniła Czarna Mamba drugi taniec 49-latki. Marcin Hakiel zabrał głos w sprawie kontrowersji wokół Dagmary Kazimierskiej. Marcin Hakiel, czyli taneczny partner Dagmary Kazimierskiej, odcina się jednak od afery związanej z kontrowersjami wokół jej występów. W rozmowie z Plejadą wyjawił, że nie komentuje opinii jurorów, a jego zadaniem jest jedynie trening i przygotowanie swojej gwiazdy do kolejnych występów w programie. Dzięki widzom jesteśmy dalej w programie i do tego momentu, do którego widzowie będą chcieli nas oglądać, będziemy tańczyć, podsumował dyplomatycznie tancerz w rozmowie z portalem plotkarskim. Tancerz dyplomatycznie umywa ręce. Marcin Hakiel po prostu wykonuje swoją pracę. Marcin Hakiel tym samym stanowczo odciął się od kontrowersji wokół swojej partnerki i podkreślił, że po prostu wykonuje swoją pracę i robi, co może, aby przygotować Dagmarę Kazimierską do kolejnych odcinków. Ja tu przychodzę do pracy, robię treningi i jadę do swojej firmy albo do rodziny. Nie mieszam się w afery i relacje między uczestnikami. Jestem tu zatrudniony do przygotowania choreografii, zaznaczył były mąż Katarzyny Cichopek. Trudno się dziwić tancerzowi, który przecież nie wybierał sobie partnerki do programu Taniec z Gwiazdami. Marcin Hakiel stara się robić dobrą minę do złej gry i nie opowiada się po żadnej ze stron, choć bez wątpienia postępy, a właściwie ich brak, Dagmary Kazimierskiej nie ułatwiają mu pracy. Mimo kontrowersji wokół występów Marcin Hakiel i Królowa Życia kontynuują swoją przygodę w programie, dzieląc widzów na dwa obozy. Doszło do tego, że niektórzy nawet zaczęli oddawać głosy na Dagmarę Kazimierską, aby wesprzeć ją po nieprzyjemnych ocenach jury. Czas pokaże, jak długo ich recepta na sukces w programie będzie skuteczna.